Jak mi ktoś pyta, co to jest wychowanie, to ja odpowiadam za Janem Pawłem II tą króciutką definicją, że to prowadzenie młodego człowieka do pełni człowieczeństwa. W preambule mamy to bardzo wyraźnie zapisane, że podstawą właśnie kształtowania tego młodego człowieka jest chrześcijański system wartości, który traktujemy jako uniwersalny. Przecież nie ma piękniejszego zawodu czy zadania niż bycie nauczycielem. Jak mówili apostołowie do swojego mistrza? Nauczycielu, prawda? Więc jakiż zawód inny może się porównywać z tak boskim zawodem? Ważną częścią misji telewizji EWTN Polska jest szerzenie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dla mnie to wielki zaszczyt być częścią tego dzieła. Nazywam się Krzysztof Kunert i jestem dziennikarzem. Jeśli możesz, pomóż nam dotrzeć z adoracją do każdego zakątka Polski. Więcej informacji na wspieram.ewtn.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bogna Bender-Motyka i realizuję program, który nazwałam W górę strumienia. Jest to konsekwencja programu, który lat temu, Boże kochany, już prawie 8, pojawiał się w telewizji Niezależny Lublin, gdzie zapraszałam ciekawych ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia i tak jak my wszyscy w życiu idziemy w górę strumienia, idziemy tam, gdzie jest źródło, gdzie jest prawda, gdzie przy pewnym wysiłku można dojść do prawdy. Znajdujemy się tutaj na krakowskim przedmieściu 8 w Lublinie, w niezwykłym miejscu, w cukierni u Chmielewskiego. To miejsce znajduje się dokładnie naprzeciwko Kościoła Świętego Ducha w Lublinie, a w Kościele Świętego Ducha jest wyjątkowy obraz Matki Bożej Dobrej Rady. Czegoż nam więcej trzeba, jak nie dobrej rady w tak dziwnych czasach. I o tę dobrą radę prosimy Matkę Boską, nawet także będąc tutaj na zdjęciach, realizując ten materiał. Tuż obok nas jest również Ratusz Lubelski, ale może warto wspomnieć, że właśnie w tym miejscu kiedyś dawno temu znajdowała się kamienica Mikołaja Reja. Naszym gościem jest dzisiaj pani Teresa Misiuk. Dzień dobry pani Tereso. Dzień dobry. Nauczycielka, pedagog, historyk, wieloletnia kurator oświaty i wychowania w Lublinie i także wiceprzewodnicząca sekcji Solidarności Związku Solidarność. Czy czegoś zapomniałam? Nie, bardzo dobrze pani Bogno. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Tak, moja dotychczasowa droga zawodowa składa się z takich trzech etapów, ale każdy z nich jest związany z oświatą, z edukacją, z kształtowaniem młodego człowieka, bo to najpierw praca nauczyciela, 19 lat w szkole. Uczyłam historii, zawsze też byłam wychowawcą klasy, ale nauczyciel, każdy nauczyciel jest wychowawcą i o tym trzeba pamiętać. Później rzeczywiście czas pracy w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność i na pewnym etapie także wiceprzewodnicząca krajowej sekcji, a lata 2016 i sam początek 2024 to niemalże 8 lat realizowania zadań jako lubelski kurator oświaty. Więc dokładnie mnie pani przedstawi. Ja pani Tereso czasami żałuję, że nie zostałam nauczycielką. Tradycje rodzinne od mamy, jej rodzeństwa, dziadków, pradziadków i prapradziadków gdzieś przerwałam. No, jestem matką czwórki dzieci, więc może tutaj realizuję te zadania, bo tak mi się wydaje, wychowawcami jesteśmy wszyscy. I przecież jeżeli wspomnimy ten piękny Krakowiak, gdzie śpiewamy nad moją kolebką matka się schylała i po polsku pacierz mówić nauczała. Najpierw zdrowaś Mario i skład apostolski, ażeby nie zginął święty naród polski.
O co chodzi w oświacie? O, to jest bardzo dobre pytanie, ale dobrze, że mamy też trochę czasu na tę rozmowę. Ja zawsze to tak pojmowałam, że chodzi o to, żeby kształtować młodego człowieka, a wyposażyć go w zakres, określony zakres wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim kształtować go do pełni człowieczeństwa. Jak mi ktoś pyta, co to jest wychowanie, to ja odpowiadam za Janem Pawłem II tą króciutką definicją, że to prowadzenie młodego człowieka do pełni człowieczeństwa. I to jest chyba taka istota. I jak popatrzymy w ogóle na historię też polskiej edukacji, to wydaje mi się, że bardzo konsekwentnie to realizowaliśmy. I to, co jest dla mnie niezwykle ważne, to fakt, żebyśmy to robili wspólnie. To znaczy nie może być tak, że szkoła sobie, a rodzina sobie, bo jeśli nie będzie takiej spójności i jednolitości oddziaływań, to ten młody człowiek nam się w tym wszystkim zagubił. A to wtedy będzie naprawdę bardzo źle. My jesteśmy też w tej dobrej sytuacji, ja to też często podkreślałam w trakcie wielu spotkań, zarówno z rodzicami, jak i z nauczycielami, że my tak naprawdę, to może brzmi troszkę niedobrze, ale nie przychodzi mi w tej chwili inne słowo, proces kształtowania tego młodego człowieka, tak naprawdę realizujemy w takiej triadzie. To jest rodzina, to jest kościół i szkoła. I jeśli mamy tę jednolitość oddziaływań, no to będziemy się cieszyć dobrymi efektami. Będziemy się cieszyć wspólnie dobrymi efektami. Co bardzo ważne, w dalszym ciągu, w takiej ustawie, którą ja nazywam konstytucją dla oświaty, w tej chwili nosi ona nazwę prawo oświatowe, wcześniej ustawa o systemie oświaty, w preambule mamy to bardzo wyraźnie zapisane, że podstawą właśnie kształtowania tego młodego człowieka jest chrześcijański system wartości, który traktujemy jako uniwersalny. Więc tak, to jest bardzo istotne. Przecież nie ma piękniejszego zawodu czy zadania niż bycie nauczycielem. Jak mówili apostołowie do swojego mistrza? Nauczycielu, prawda? Więc jakiż zawód inny może się porównywać z tak boskim zawodem? No właśnie chyba żaden. Pytanie brzmi, na ile koleżanki, koledzy, nauczyciele mają tę świadomość? Ja miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam takich nauczycieli, bo pani wspomniała o swoich tradycjach rodzinnych. Ja nie miałam takich tradycji ja w swojej rodzinie, to są tradycje w rodzinie mojego męża. Dziadek, babcia byli nauczycielami. Ja miałam też tę przyjemność, że jak rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej numer 2 w Lublinie, to było już naprawdę wiele lat temu i weszłam, to natychmiast była reakcja na nazwisko Misiuki. Wszyscy pamiętali dziadka mojego męża Andrzeja Misiuka i to było dla mnie bardzo, bardzo istotne, ale właśnie zobowiązujące. Natomiast trafiłam na wspaniałych nauczycieli w liceum. To właśnie nauczycielka historii sprawiła, że ja też wybrałam dla siebie taką drogę. I jak patrzę teraz już z tej perspektywy ponad 30 lat pracy, to wiem, że dokonałam naprawdę właściwego wyboru. I rzeczywiście coś jest w tym naszym zawodzie. To jest ta wielka odpowiedzialność i świadomość tego, że ktoś powiedział, że nauczyciel ma wpływ na wieczność, bo nigdy nie wiadomo, kiedy kończy się ten jego wpływ, bo to przecież jest przekazywane i rzeczywiście coś w tym jest, szczególnie w ostatnim czasie. Natomiast jest to też wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie, dlatego że tak szybko zmienia się otaczający nas świat, że też nauczyciel musi się bardzo szybko zmieniać. Oczywiście nie w tym sensie takim zasadniczym swoich jakichś postaw, przekonań, tak, ale co do form i metod pracy z tym młodym człowiekiem, który trafia do niego w klasie. Bo uczniowie nam się bardzo
zmienili. Kiedyś śpiewaliśmy, twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg. Bo to dom był miejscem, gdzie kształtował się młody człowiek. I nawet ta nazwa dawna pedagogiki chowanna, to było chowanie dziecka przed zagrożeniami, zapewnianie mu przede wszystkim bezpieczeństwa. Tak? Dzieci, wiadomo, chorowały, umierały, nie każdemu było dane dorosnąć. Rodziny były większe, jednak ten wpływ domu był o wiele silniejszy niż w tej chwili, bo do domu poprzez różnego rodzaju komunikatory, nie chcę ich nazywać, bo jest ich mnóstwo, wchodzą informacje, treści takie, które nigdy przez ten próg jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a może nawet kilkanaście, nie przeszłyby. Ale oczywiście, że tak. Proszę też zwrócić uwagę, to ja powiem teraz taką oczywistą oczywistość, tak? A to, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, też na pewnym etapie z dzieciństwa mojej córki, to jest to, że i dla mnie rodzice, i my też jako rodzice, mieliśmy znacznie więcej wspólnego czasu z naszymi dziećmi. Ja bardzo często wracam do takich prostych słów prymasa Wyszyńskiego, który mówił, że jest takie powiedzenie, że czas to pieniądz, a on to parafrazował, czas to miłość. Bardzo jestem do tych słów przywiązana. I myślę, że brakuje nam w rodzinach, ale to niestety też w szkole, takiego bezpośredniego czasu na bycie ze sobą. Bycie rodziny ze sobą, przeżywanie, wspólne przeżywanie takiej codzienności. Przecież rodzina jest też po to, żeby temu młodemu człowiekowi dać takie silne poczucie więzi, przynależności, tożsamości, bo dzięki temu on jest silniejszy psychicznie. Znak naszych czasów, ta osłabiona kondycja psychiczna. I teraz, jeśli nie mamy takiego czasu w domu, żeby opowiedzieć o historii rodziny, o tym, co się działo, w czym nasza rodzina uczestniczyła, bo przecież odzwierciedla dzieje narodu, dzieje państwa, tak? To ci młodzi ludzie nie będą mieć poczucia przynależności do wspólnoty. I jeśli tego nie zaczniemy robić w domu, no to trudno, choć wiele też takich przedsięwzięć, bo mówię o tym, że powinno być takie wspólne działanie domu, szkoły, tak? I wiele pięknych przedsięwzięć, które jest realizowanych właśnie wspólnie. Szkoła, która zachęca do tego, żeby dzieci, młodzież poznawały historię swojej rodziny, swojej okolicy. No, myślę, że nie tylko nasze województwo lubelskie jest bogate w pamiątki historyczne, miejsca związane z historią. Ja zawsze swoim uczniom mówiłam w szkole, że wielka historia, o której czytają w podręcznikach, działa się też tu, gdzie one w tej chwili mieszkają. Tak? Że zachęcaliśmy, to zresztą robiliśmy też w Kuratorium Oświaty, we współpracy z wieloma instytucjami, także organizacjami pozarządowymi, żeby szukać śladów historii tam, gdzie ci młodzi ludzie mieszkają. I myślę, że to jest ten pierwszy impuls, musi wyjść z domu. I teraz rodzice, jedni rzeczywiście nie mają tego czasu, ale też są tacy, którzy znaleźli sobie taki wykręt, że są zapracowani i nie mają tego czasu dla dzieci. Dla mnie, jako dla młodej matki, takim wielkim zdziwieniem było dzwonienie po dziecko do przedszkola, tak? Odstawianie dziecka i to już jest tak jakby wolny czas dla mamy, czy też mama idzie do pracy. Dziecko oddaję komuś, a potem je odbieram. Trochę jak towar. A ja bym chciała, zostawiając je, wiedzieć coś więcej i nie czuć, tak jak niektóre mamy, ulgi, że pozbyły się tego balastu dziecięcego i teraz mogą gdzieś dla siebie czas, prawda, zorganizować. Ja mam wrażenie, że ten proces trwa także w tej przestrzeni już edukacji wczesnoszkolnej i późniejszej, gdzie rodzic z jednej strony trochę pozbywa się dziecka, bo te zadania edukacyjne ma zrealizować szkoła, czyli ja już w domu nie muszę, a z drugiej strony rodzice strasznie zaczynają wymagać
od nauczycieli. Z tego co wiem, ja już ten etap szkolny u dzieci mam za sobą, ale powstają takie sytuacje, że w momencie, gdy dzieci idą do szkoły, powstają grupy na Messengerze czy na jakimś innym komunikatorze i rodzice dokładnie wiedzą lub chcą wiedzieć, co się w szkole dzieje i mieć wpływ na to, co nauczyciel powiedział, jak dziecko ocenił. Gdzie tutaj znaleźć jakiś konsensus w tym wszystkim? To jest bardzo trudne, o czym pani w tej chwili powiedziała. Rzeczywiście tak jest. Z jednej strony, i mówię to już w tej chwili przede wszystkim jako matka, ale też z tym doświadczeniem szkolnym, chcemy jako rodzice z pełnym zaufaniem zostawić dziecko w przedszkolu pod opieką pracujących tam nauczycielek, w szkole z pełnym zaufaniem. I oczywiście musimy wiedzieć, co się tam będzie działo. Ale te nowoczesne komunikatory, które niosą ze sobą wiele dobrego, ale oczywiście niosą też pewne zagrożenie, sprawiają, że proszę zobaczyć, że ten uczeń jest jak gdyby cały czas pod taką silną kontrolą. Kiedyś odbyłam rozmowę z panią psycholog, która mówiła o tym, że kiedyś jak my wracaliśmy do szkoły, no i przecież zdarzały się różne oceny, tak? To był czas, żeby zanim się przyjdzie do domu i rodzice zapytają, żeby sobie przygotować jakąś opowieść i przekazać tę informację, no w taki sposób, żeby rodzice ją przyjęli w miarę spokojnie. W tej chwili dziennik elektroniczny sprawia, że zanim ten uczeń wróci do domu, to rodzice, jeśli tylko chcą, to już natychmiast wiedzą, że dostał uwagę, że dostał taką czy inną ocenę, tak? Oczywiście ta informacja powinna być, ale ten przepływ jest tak natychmiastowy, że właśnie brakuje tej przestrzeni na takie oswojenie się, tak, przyjęcie, wyjaśnienie i budowę własnego ja, dokładnie, bo dziecko to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Dla mnie była to naprawdę taka uwaga ze strony tej pani psycholog, bardzo istotna, dosyć długo nad tym myślałam. Natomiast no, wszędzie potrzebna jest rozwaga. I taka mądrość, tak? Bo bardzo ważne jest, i ja jestem absolutnie tego zwolennikiem, żeby rodzice byli obecni w szkole, ale w mądry i w rozsądny sposób, żeby było to zaufanie po obu stronach. Ja kiedy zostałam kuratorem oświaty, nawiązaliśmy współpracę z takim stowarzyszeniem Rodzice Szkoły. Bardzo pan prezes Starzyński przyjeżdżał tutaj także do nas, do naszego województwa, do Lublina na konferencję dla rad rodziców, żeby wytłumaczyć, jaka jest w ogóle rola rady rodziców w szkole. Kiedy pani minister Zalewska, bo ona wówczas kierowała resortem, wprowadzała tą istotną zmianę, że w szkole będzie jeden program profilaktyczno-wychowawczy i że rodzice tak mają o tym decydować. Zrobiliśmy takie konferencje dla przedstawicieli rad rodziców, które się cieszyły naprawdę dużą popularnością. Później przeszliśmy już na tę formę kontaktów online, żeby rodzice mieli świadomość, jakie są ich prawa w szkole, ale cały czas podkreślaliśmy, że też jako rodzice mają obowiązki, tak, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, bo w ustawie prawo oświatowe rada rodziców w szkole może występować do dyrektora szkoły w każdej sprawie, ale też trzeba pamiętać, że jest to ciało niezależne od dyrektora szkoły. I ja z tej perspektywy niemalże 8 lat sprawowania funkcji kuratora oświaty mam bardzo wiele takich naprawdę dobrych, można było powiedzieć, przykładów dobrej praktyki, gdzie ta współpraca między rodzicami a dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym przynosi naprawdę bardzo dobre efekty. Tak, ale to musi być też proces, dogadanie się trzeba dyrekcji, dojść do tego procesu, dyrekcji i szkoły. Tak, żeby zrozumieć, że mamy ten sam cel, bo przecież i rodzice oczekują tego samego i tego samego oczekują nauczyciele. Wielu rodziców potrzebuje też takiej wiedzy z zakresu psychologii,
No przecież wychowanie to jest naprawdę bardzo trudne zadanie, tak? Trafiają na wiele trudności. Musimy pamiętać, że w systemie oświaty działają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. One prowadzą szkoły dla rodziców. Ale kiedyś to było niepotrzebne. Idziesz do szkoły, jest nauczyciel, masz się słuchać nauczyciela, jak przyniesiesz złe stopnie, dostaniesz za to jakąś karę. A teraz wszystkie dzieci są genialne. Dzieci, jak tylko się urodzą, są skazane na sukces przez rodziców w większości. Bo dziecko ma być wizytówką, ma być tym Rolls-Royce'em, Jaguarem, czy czymś, czym się można pochwalić. To też jest znak czasów. To też jest problem, że często te wymagania rodziców wobec własnego dziecka są po prostu zbyt duże. I to jest też ważna rola nauczyciela, wychowawcy, czasem szkolnego pedagoga, psychologa, żeby potrafił to rodzicom powiedzieć. Ale też ważna rola szkoły, by wydobyć w tym młodym człowieku, bo to nie jest tak, że wszyscy są genialni albo że są tacy, którzy absolutnie nic nie potrafią. Tak nie jest. Pan Bóg nam te talenty naprawdę równo darował i można i trzeba też odszukać ten talent u danego dziecka, to w czym mógłby się spełniać. To jest bardzo istotna rola i zadanie szkoły, ale też fakt zrozumienia przez rodziców, bo zdarza się też tak, że rodzice swoje plany i marzenia, których im się nie udało zrealizować, przenoszą na dziecko. I to jest naprawdę bardzo duży problem. Natomiast żyjemy w świecie, gdzie właśnie jest to nastawienie na sukces. No i ja wtedy zadaję pytanie, to co rozumiemy przez ten sukces? Bo ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób. Jeśli wykorzystałeś swoje umiejętności, swoją wiedzę, rozwijasz swoje talenty, no to osiągasz sukces. A wy rośniesz na dobrego człowieka, to już w ogóle sukces wspaniały. A czy nie zagubiliśmy gdzieś podczas tych kolejnych reform oświatowych nastawienia właśnie takiego, że możesz być dobrym szewcem, dobrym kierowcą, tylko też musisz ćwiczyć. Nie musisz być lekarzem, inżynierem. Chciałam tutaj nawiązać do takiej wspaniałej działaczki z Kluczkowic społecznej, pani Kleniewskiej, która już u schyłku XIX wieku zaczynała organizować pierwsze szkoły, pierwsze spotkania dla dzieci, młodzieży wiejskiej, ucząc je wykonywania różnych rzeczy. To później zaowocowało także wizytą w Szwecji, gdzie znajdowało się takie miejsce, gdzie właśnie dzieci uczyły się planować pracę, realizować to, co dokładnie mieliśmy, przynajmniej jeszcze ja, na zajęciach praktyczno-technicznych. Dzieci uczyły się także rozwoju manualnego. W tej chwili mnie się wydaje, że za mało mamy takich zajęć, a to są zajęcia, trudno powiedzieć, lżejsze czy Michałki. To są zajęcia, które gdzieś po iluś latach procentują. Moje pokolenie potrafi szyć, robić na drutach, na szydełku, haftować i wykonywać różne inne rzeczy, których w tym momencie nie przypomnę sobie. Chłopcy też potrafili obsługiwać się różnego rodzaju sprzętami i później nawet kiedy załapali, o co w tym wszystkim chodzi, nie myśleli o liceum, tylko ciągnęło ich do technikum. Tego szkoła uczyła. Czy nie pogubiliśmy się też tutaj troszeczkę? Pogubiliśmy się. Tu się absolutnie z tym zgadzam. Mieliśmy taki etap zmian w oświacie, kiedy w ogóle funkcjonowanie, bo to, o czym pani mówi, działo się też w szkole podstawowej, ja też oczywiście takie zajęcia miałam. Natomiast był też taki etap, kiedy uznano, że w ogóle szkoły zawodowe to nie, że tylko
a kształcenie ogólne i po tym będziemy właśnie gdzieś tam dalej się uczyć i konsekwencje mamy tego bardzo poważne. Mieliśmy poważne tąpnięcie na rynku pracy. Brakuje nam fachowców. Tego polskiego hydraulika słynnego. Po prostu, bo przecież każda praca wykonywana uczciwie i dobrze jest nam potrzebna, tak? I odbudowa kształcenia zawodowego to było też jedno z wyzwań, którego realizację rozpoczęliśmy w 2016 roku. Tutaj w naszym kuratorium oświaty pod taką nazwą zawodowy strzał w dziesiątkę. Wiele działań pokazujących, jak ważne jest kształcenie zawodowe, ale to też potężne środki finansowe z budżetu państwa, ale też zewnętrzne, po to, by to kształcenie zawodowe odbudować. Ale to, o czym mówimy, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście ta sprawność manualna młodego człowieka. Mówimy o szkole podstawowej. Ręka-głowa. Ręka-głowa, no właśnie. To, co z przerażeniem teraz słyszę, że nie będzie pracy domowej, tak, nie będzie tego wyćwiczenia. To jeden z przykładów, choć tutaj można by o wielu jeszcze innych mówić. Dlatego w obecnej podstawie programowej kształcenia ogólnego mamy zapisany integralny rozwój młodego człowieka. Integralny rozwój, bo my nie wiemy, jak on co z tego ziarenka wyrośnie. Dokładnie. Dlatego musimy troszczyć się o integralny rozwój młodego człowieka, wszystkich jego sfer. Właśnie wspomniała Pani o tych Michałkach, a przecież muzyka, plastyka. To są zajęcia bardzo potrzebne, bo rozwijają tego młodego człowieka, bo trzeba, tu można akurat pięknie wykorzystać osiągnięcia neuropedagogiki, tak? I nie wolno tego zaniedbać, nie można sprowadzić dziecka tylko do tego, że ma otrzymywać same bardzo dobre i celujące oceny. Bo i musi być informatykiem, a przecież w tej chwili tańszych informatyków można ściągnąć z Indii, pracować z nimi online i zostaje nasz, który wymagający pracownik bez środków do życia, bo okazuje się, że nagle za dużo mamy na przykład informatyków. No właśnie, ale przygotowując się do tego programu, przeglądałam sobie różne witryny internetowe dotyczące dawnego nauczania. Przecież to nie nazywano tego nauczania z nauczaniem zintegrowanym, ale przecież dzieci grały na instrumentach, miały do czynienia ze skrzypcami. Dzieci wiejskie, dzieci z rodzin, gdzie wszyscy byli od niepamiętnych czasów analfabetami, nie potrafili czytać, nie potrafili grać na instrumentach. Było można budować także społeczność, bo to było współdziałanie. To były jedne skrzypce, drugie skrzypce, flet, coś jeszcze. Szkoła tworzyła wspólnotę. Jak w tej chwili wygląda wspólnota szkolna? Czy da się coś poprawić? Ja głęboko wierzę, że tak. I mamy tu do czynienia z pewną sprzecznością, bo mówimy o potrzebie kształtowania szeregu kompetencji, w tym właśnie tej umiejętności pracy w grupie. A z drugiej strony bardzo mocno wymagamy tego, żeby właśnie ten młody człowiek, on był najlepszy, tak? A mówimy mu o tym, że tylko to, czego on chce, pragnie, to jest najważniejsze, tak? Czyli z drugiej strony mówimy trochę o pewnym egoizmie. Także my, nauczyciele, z jednej strony mamy z dziećmi, z młodzieżą pracować właśnie w ten sposób, żeby ich wdrożyć do funkcjonowania w grupie, ale my sami jesteśmy takimi indywidualnościami. Ja to zawsze w taki sposób postrzegałam, że trudno nam pracować w jakimś zespole, w grupie, co nie oznacza oczywiście, że jest to niemożliwe, bo się dzieje. Nauczyciel jest po drugiej stronie, przed grupą. Ale jest to trudne, każdy ma swoje pomysły, metody, do których jest przywiązany. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo potrzebne. W ogóle potrzebujemy budowania wspólnoty. Po czasie COVID-u, który to wszystko, co było przez lata budowane, rozsypał. Przeciął, tak? Bo było to szereg naprawdę bardzo trudnych wydarzeń. I teraz jeśli mówimy o tym budowaniu wspólnoty, to ja to naprawdę widziałam
a w naszym województwie to jest bardzo pięknie widoczne w mniejszych miejscowościach. Tam szkoła jest tym miejscem najważniejszym. Dlatego mieliśmy do czynienia z likwidacjami szkół, z przekształceniami. Dlatego mieszkańcy bardzo mocno tych szkół bronili, bo często też pamiętali, że ta szkoła powstała dlatego, że ktoś ofiarował swoją działkę, ktoś przekazał jakieś znaczące fundusze. To jest nasze dla naszych dzieci. To jest nasze dla naszych dzieci, bo to jest miejsce, w którym my się możemy spotkać. I to jest naprawdę piękne. Troszkę trudniej osiągnąć taki efekt w dużych ośrodkach miejskich. Tam często też relacje nie są takie silne, tak, jest taka zdecydowanie większa anonimowość. Natomiast ja myślę, że jest to konieczność, jeśli chcemy zadbać o tego młodego człowieka. I to, co jest bardzo ważne, w tej chwili tak dużo mówimy i słusznie o bardzo słabej kondycji psychicznej młodych ludzi, choć nie tylko. To powodem jest, w moim przekonaniu, jednym z głównych powodów jest to, że dzieci, młodzież nie mają poczucia bezpieczeństwa. Nigdzie. Nigdzie. Nie mają go w rodzinie, nie mają go w szkole, nie mają go w grupie koleżeńskiej i stąd jest im tak trudno, bo przecież w życiu trudności były, są i będą. Tylko jak jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty, na którą możemy liczyć zawsze, niezależnie od okoliczności, no to jesteśmy wtedy silniejsi. I stąd te wszystkie działania, które prowadzą do podważania tożsamości młodego człowieka pod wieloma względami tożsamości, są bardzo niebezpieczne, bo właśnie prowadzą do takich trudnych sytuacji, z którymi ten młody człowiek sobie nie radzi. Więc wracam do tego, że odbudowywanie wspólnoty jest jednym z podstawowych zadań, przed którym stoimy. I tak, i to widać. Ja pracuję na co dzień w Muzeum Wsi Lubelskiej, też mam do czynienia z grupami szkolnymi. No tak. I powiem jedną rzecz. Im większa prowincja, w dobrym tego słowa znaczeniu, tym ciekawsze są te dzieci tego wszystkiego, co my oferujemy. Wydawać by się mogło, że dla mieszkańca miasta, dużego miasta, wizyta w muzeum, gdzie są, nie wiem, zwierzęta, chałupy takie, jakich nie ma, może być czymś ciekawym. Nie. Mimo wszystko te dzieci z tak zwanej prowincji są lepiej przygotowane do wycieczki, do tego spotkania, do przeżywania i do przyjmowania informacji. To też jest chyba problem wielkomiejski, prawda? Bardzo, tak, bardzo możliwe. Gdzie autorytet nauczyciela trochę ginie. No to jest kolejna kwestia, bardzo trudna. Rzeczywiście ten autorytet nauczyciela uległ znaczącemu osłabieniu. I pewnie gdybyśmy się zastanawiali nad przyczynami, to jak każdy proces, także i ten jest bardzo złożony. Wspominałyśmy tu już w trakcie tej naszej rozmowy, że za tak zwanych naszych czasów, jakby to nie brzmiało, tak? Tak, jakby ale to dobrze nie brzmiało, brzmi. No ja nie mam z tym problemu. To rzeczywiście to, co powiedział nauczyciel w szkole, tak? Uwaga, którą skierował do rodziców, to było przyjmowane. Tak. Natomiast na przestrzeni czasu dochodzimy do takiej sytuacji, że bardzo często nauczyciele muszą się tłumaczyć przed rodzicami. Rodzice mają jakieś swoje wymagania, niejednokrotnie absolutnie nieuzasadnione. Pomijam oczywiście takie sytuacje bardzo słusznego sprzeciwu wobec działań i zachowań nauczyciela, bo nauczyciele to też tylko ludzie, mimo oczywiście tego całego piękna i odpowiedzialności z tym zawodem, albo jak niektórzy mówią, powołaniem związanym, więc też się mogą takie sytuacje zdarzyć. I przywrócenie tego autorytetu nauczyciela. I oczywiście na to ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, ale najistotniejszy
jest sam ten nauczyciel. Ja mam też i w chwili obecnej bardzo wiele przykładów nauczycieli, którzy niezależnie od tych trudnych okoliczności czy tej dużej dynamiki zmian, z którą mamy do czynienia, poprzez swoją postawę po prostu są takim autentycznym, rzeczywistym autorytetem dla swoich uczniów. Bo młodzi bardzo potrzebują autorytetów, a najbliższym autorytetem dla każdego młodego człowieka w okresie edukacji mógłby być ten nauczyciel. I tutaj wspomnę o takiej mojej rozmowie z koleżanką, która jest dyrektorką szkoły rolniczej. I tam jest internat. I zadałam takie proste pytanie, ale spodziewałam się właśnie takiej odpowiedzi. Które dzieci mają lepsze wyniki w szkole? Czy te, które są w internacie, czy te dzieci, które dojeżdżają do szkoły? Oczywiście, te, które są w internacie, o wiele lepiej uczą się. Są bardziej z siebie zadowolone, są bardziej kreatywne, uczestniczą w bardzo wielu wydarzeniach, stają się takimi liderami szkolnymi. Trochę pogubiliśmy się. Może warto wrócić do internatów? Ale to jest właśnie kwestia tego czasu, o którym powiedziałam. No przecież w internacie uczniowie nie pozostają sami, są wychowawcy. Ten czas jest zorganizowany. Jeśli też mówimy o takim poczuciu bezpieczeństwa młodego człowieka, to jednym z elementów jest taki ład i porządek w jego życiu. I między innymi ten porządek związany z pewnym rytmem, czasem, gospodarowaniem czasem, to jest zresztą bardzo istotna umiejętność, przydatna w ogóle w życiu. I mnie też ta informacja, którą pani przekazała, absolutnie nie dziwi, a poza tym mają też możliwość zaangażowania się, organizacji tego życia takiego wewnętrznego w internacie. Różnych działań, spotkań. To zresztą widać także w naszych lubelskich bursach i internatach. Ja mam szczególny sentyment do jednej z burs, która tak pięknie organizuje uroczystości o charakterze patriotycznym, związane chociażby z marszałkiem Piłsudskim. Ale tego typu przedsięwzięcia dzieją się w wielu takich miejscach. Tam też młodzi ludzie uczą się tej samodzielności, a ćwiczą sztukę kulinarną, która ostatnio jest bardzo na czasie, bo to są te wszystkie umiejętności, które generalnie człowiekowi są w życiu przydatne. Tak? No tak, ja często i nauczycielom, i młodzieży, która do nas przychodzi, opowiadam o dawnym życiu na wsi, gdzie mężczyzna żył 40, 50 lat, była gromada dzieci, była bieda. Matka zajmowała się gospodarstwem, on musiał iść do pracy, więc były ustalone role społeczne i nikt przeciwko temu nie protestował. I to jego krótkie życie musiało jemu wystarczyć na to, żeby wszystkiego nauczyć swoje dzieci odpowiedzialności i przygotować je do samodzielnego życia. Tego teraz brakuje. Poscedowujemy na świat zewnętrzny. Weź sobie podręcznik, przeczytaj sobie Wikipedii. Jak ja patrzyłam kiedyś do komputera i wygooglowałam sobie słowo jak, pojawiają mi się najprostsze czynności. Bo nam ktoś na zewnątrz ma odpowiedzieć na wszystkie pytania. To jest znowu kolejny problem. Rzeczywiście tak jest. Szkoła tego nie nauczy. Prawda? Bo szkoła też nie jest od wszystkiego, nie wymagajmy wszystkiego. To jest rzecz oczywista. Pewnych czynności, takich, które są potrzebne do życia w domu, w rodzinie, my uczyliśmy się obserwując swoich rodziców, dziadków, jak wykonują, tak? Byliśmy ciekawi, chcieliśmy spróbować, zobaczyć i to jest też dobra forma spędzania wspólnego czasu. Tę naszą rozmowę zaczęłam od cytatu, prawda, matki, która się nad kolebką schylała. Do czego nam dzisiaj jest potrzebne wychowanie patriotyczne? Też scedowaliśmy je na szkołę, a tego się nie wygoogluje. Ale oczywiście, że tak, jest nam bardzo potrzebne, bo to jest jedna z tych bardzo istotnych tożsamości. A świadomość przynależności do narodu.
do państwa, które ma swoją historię. To jest ta świadomość takiego ciągu, takiego łańcucha pokoleń. I znowu dochodzimy do wspólnoty, bo to jest przynależność do wspólnoty. Ale jeśli chodzi o to wychowanie patriotyczne, to my naprawdę mamy być z czego dumni. I tutaj będę mówiła naprawdę z wielką wdzięcznością o działaniach realizowanych w szkołach. No właśnie, a czy są jakieś zagrożenia w tej chwili z perspektywy Pani doświadczeń? Potężne, Pani Bogno, to jest przede wszystkim to, z czym mamy do czynienia w tych zapowiedziach, bo póki co to są zapowiedzi obecnego szefostwa resortu edukacji, które tak naprawdę mają doprowadzić do tego, że poczucia tożsamości narodowej nie będzie. Ja powiem szczerze, jak przeczytałam pierwszą informację, no nigdzie indziej, tylko w internecie, o tym, co ma być wykreślone, jakie są propozycje, co trafiło do konsultacji, co ma być wykreślone, no skupiłam się oczywiście na historii, to pierwsza moja reakcja była taka, że ktoś sobie zrobił żart. Bo to jest po prostu niemożliwe. Bo to się nie mieści w głowie. Tak? Bo to się nie mieści w głowie, bo jak można uczyć historii Polski bez chrztu Polski? Kiedy my jesteśmy tym krajem, gdzie początek państwowości jest związany z chrztem Polski. Tak? To nawet komuniści w 1966 roku zaakceptowali, nazywając może to troszeczkę inaczej, ale faktu nie kwestionowali. Tak. I jak popatrzyłam na te kolejne propozycje, to pomyślałam, że ja będąc nauczycielem historii, czynnie uczyłam 19 lat, w ogóle nie wiedziałbym, jak mam tej historii uczyć. Bo historia to przecież ciąg przyczynowo-skutkowy. I to, co mi się na początku wydawało żartem, co później, czytając różne też opinie na ten temat, pojawiały się określenia, że to jakieś chaotyczne, przypadkowe. Nie. I tego musimy mieć wielką świadomość. To nie jest ani chaotyczne, ani przypadkowe. Ja też zachęcona przez takie zaproszenie na spotkanie Rady do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy panu prezydencie Rzeczpospolitej, zagłębiłam się w kwestie dotyczące Europejskiego Obszaru Edukacji. I powiem szczerze, im bardziej zagłębiałam się w informacje na ten temat, sięgając do oficjalnych stron, bo ja jestem nauczycielem historii, więc szukam informacji źródłowych, no tym bardziej byłam przerażona. Otóż nie ma tam korzeni chrześcijańskich? Nie ma tam, mało tego, że nie ma korzeni chrześcijańskich, to nie ma w ogóle tożsamości narodowej. Jest tożsamość europejska. I my musimy mieć tego mocną świadomość, że oświata za chwilę stanie się kolejną sferą, która no właściwie sprawi, że będzie to prowadziło do utraty naszej suwerenności. To są naprawdę bardzo niepokojące działania. Do 2025 roku ma powstać 25 Akademii Nauczycielskich Erasmusa, które będą kształcić i doskonalić nauczycieli do tego typu działań. Czyli mają prowadzić do tego, że nie będziemy mieli do czynienia z polską polityką oświatową, tylko europejską. I jeszcze raz podkreślam, tam nigdzie nie ma zwrotu o tożsamości polskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej. Tam występuje tożsamość europejska. I oczywiście jak tak pobieżnie przeczytamy te założenia, no to w ogóle pięknie wygląda, bo przecież chcemy poznawać inne chcemy kultury, być Europejczykami, inne języki. To jest oczywiste, chcemy ze sobą współpracować i to się dzieje. Uczniowie wyjeżdżają w ramach tego dużego programu Erasmusa. On ma tam swoje różne odłamy. Wyjeżdżają, uczą się także w ramach kształcenia zawodowego, nawiązują dobre relacje. Tak, to jest wszystko ważne, ale to wszystko możemy realizować, zachowując suwerenność.
A dzisiaj rano przeczytałam, że obecna ekipa ministerstwa wyśle do szkół taki list z zaleceniem wzmożenia aktywności, działalności szkolnych klubów europejczyków. Takie szkolne kluby europejczyka powstawały w szkołach w tym momencie, kiedy wstępowaliśmy do Unii. I znowu, do pewnego etapu w tym absolutnie nie ma nic niewłaściwego, bo ja znowu wracam, że my się powinniśmy poznawać, powinniśmy ze sobą współpracować. I to jest oczywiste. Ale czytam dalej, że mają te szkolne kluby kształtować i rozmawiać z młodymi ludźmi na temat przyszłości, żeby mieli świadomość, że ich przyszłością jest Unia Europejska. No i tu budzi mój sprzeciw, bo ja uważam, że przyszłością naszą jest Polska. Polska jako suwerenny kraj w Unii Europejskiej. To trochę tak, jakby jakieś organizacje pionierskie budowały nową tożsamość, więc czerwoną, no pustą więc na szyi. Pytanie brzmi, jaką tożsamość chcemy zbudować? Co my tak naprawdę młodym pokoleniom przygotowujemy? Dlaczego na jakich wartościach ma to być budowane? Dlaczego chcemy ich pozbawić tego, co było siłą przetrwania wielu pokoleń Polaków? Czy tam właśnie jest mowa o religii, o znaczeniu religii? Nie, no to w ogóle nie funkcjonuje, tak? W ogóle nie funkcjonuje, dlatego że ta sfera duchowości, ja jeszcze raz wracam do tego, co było zapisane, co jest jeszcze, bo to musi mieć świadomość. I też ta świadomość jest nam potrzebna po to, byśmy egzekwowali to, co jest w prawie zapisane, choć obecnie może być to trudne. Natomiast ten integralny rozwój młodego człowieka, przecież sfera ducha jest jedną z istotnych. Jak rozmawiamy z psychologami i mówią o czynnikach chroniących, chociażby w profilaktyce uzależnień, to religia jest jednym z głównych. Jednym z głównych. I tu mamy znowu do czynienia z kolejną sprzecznością. Bijemy na alarm i słusznie, jeśli chodzi o tę słabą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. No musimy na to reagować. Często to już jest sytuacja kryzysowa, tak? I trzeba na to reagować. Natomiast z drugiej strony podejmowane są działania, które nie dają temu młodemu człowiekowi poczucia bezpieczeństwa, bo ja znowu wracam do tego, że dla mnie jest to kluczowa kwestia. Tak? Bo jeśli chcemy go za wszelką cenę zniechęcić do tego, żeby uczęszczał na lekcje religii, tak? Bo chcemy właśnie pokazać, że on ma być Europejczykiem. Patrzymy w przyszłość. W przyszłość, tylko pytanie brzmi, jaką? Czy to będzie rzeczywiście dla niego dobra? Czy raczej czarna otchłań ta przyszłość, no, prawda? Tak to widzimy, tak? I to jest bardzo istotna rola w tej chwili i rodziców, i nauczycieli. Ta współpraca jest bardzo, bardzo potrzebna, żebyśmy po pierwsze egzekwowali to, co wynika z przepisów prawa oświatowego, bo szkoły funkcjonują w oparciu o to prawo, a z drugiej strony, żeby rodzice byli bardzo czujni wobec tego, w czym dzieci uczestniczą, żeby jednak się zagłębić bardziej szczegółowo, czego dotyczy ta propozycja, która często będzie się pojawiała także jako propozycja szkolna. Rodzice muszą się tym zainteresować. Czyli tutaj taki apel do rodziców, aby przyjrzeli się tym propozycjom, aby no, poświęcili czas na wgryzienie się w te czasami abstrakcyjne pojęcia. Bardzo, i zastanowili się, jakie są przedstawiane w taki naprawdę bardzo miły i przyjemny sposób, więc warto troszeczkę się w to zagłębić, bo i budować taką świadomość, że w Europie jesteśmy od początków naszej państwowości. Nasi przodkowie, i to możemy pokazać tak na przestrzeni wieków,
mają wielki wkład w dorobek, w tworzenie kultury europejskiej. Tak? I tych przykładów to jest dla nas powód do dumy, do satysfakcji, że przynależymy, tak, jesteśmy częścią takiego narodu. I nie ma tutaj sprzeczności w tym, jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. I zawsze byłem Europejczykiem. Dokładnie, ani dopiero od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tego, co ja rozumiem i starałam się ogarnąć, jeśli chodzi o te zmiany dotyczące procesu kształcenia młodego człowieka, cała humanistyka będzie ograniczana na rzecz jeszcze nie wiem czego, ale zanim jeszcze te propozycje zostały wdrożone, rozmawiając ze znajomymi, którzy mają dzieci w przedszkolach, dowiaduje się coraz częściej, że dzieci w przedszkolach nie potrafią mówić. I organizowanie takich zajęć czy przedstawień dla rodziców z tego powodu staje się nawet utrudnione lub niemożliwe, bo dziecko mające 3 czy 4 lata nie mówi. Skąd się bierze to zjawisko? No to jest konsekwencja tego, że już najmłodsze dzieci dostają urządzenie. Proszę zobaczyć, sztuczną jak niańkę, one, tak, jaki gest wykonują. Tak. Ja widziałam, jak szympansy używały telefonu. Świetnie jeśli im to szło. Nie mówimy z dziećmi, jeśli one w miarę szybko trafią. I tu akurat jest ta pozytywna strona. Do żłobka, do przedszkola troszeczkę to inaczej wygląda. Rzeczywiście zajęć logopedycznych, realizacji zajęć logopedycznych jest potrzeba wielka, bo dzieci mają problemy z mową. I teraz jeśli rodzice znowu nie uświadomią sobie tego, że ich rola w tym zakresie jest bardzo duża. Ja nawet wczoraj obserwowałam taką scenę w autobusie, w naszej miejskiej komunikacji. Mama wsiadła z chłopcem, myślę, że 5-letnim, który się awanturował o to, żeby dostał telefon. Żeby dostał telefon, tak? No mama była na szczęście bardzo konsekwentna i się na to nie zgodziła. A rodzice nie czytają dzieciom. A to jest, to w ogóle sobie w naszym pokoleniu trudno wyobrazić. Bo przecież mają masę zabawek, to po co im no czytać? No właśnie, bo mają tyle kolorowy. Innych zabawek, bo mogą oglądać filmy, kreskówki, tak, bo mogą grać. I mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego dzieci tak słabo mówią, jaki będzie też zasób słownictwa, no i szereg innych rzeczy, więc naprawdę jest się nad czym zastanawiać i tu refleksja powinna być bardzo, ale to bardzo głęboka. I tu dochodzimy do też bardzo istotnego wniosku. Musi być ta współpraca między rodzicami, a przedszkolem i szkołą. Wiele fajnych przedsięwzięć, działań służących temu, żeby też rodzicom, którzy nie zawsze wiedzą, jak sobie poradzić, jak zachęcić, mogą tam taką informację otrzymać. Przypomniała mi się w tej chwili taka sytuacja, moja dorosła córka mówi, że kolega z pracy pracuje w takim środowisku międzynarodowym, zadał jej pytanie, mówi, słuchaj, ty tak dużo czytasz, powiedz mi, jak ja bym mógł swojego syna zachęcić do czytania, bo dostałem taką informację ze szkoły, że on właśnie nie czyta i nie przeczytał żadnych książek, które były wskazane, to się dzieje poza Polską. No i córka mu zadała proste pytanie, słuchaj, a kiedy cię syn widział, jak ty czytasz książkę? No i był bardzo, bardzo zdziwiony, więc my też musimy, dzieci nas obserwują. Obserwują nas nauczycieli, obserwują nas rodziców. One nie tyle słuchają tego, co my do nich mówimy. One właśnie bardziej obserwują, czy my to, o czym mówimy, rzeczywiście też realizujemy. To jeden z elementów budowania autorytetu jako rodzica, jako nauczyciela, żeby nie tylko mówić, ale po prostu poprzez swoją postawę, poprzez swoje zachowania rzeczywiście to realizować. Przeglądałam niedawno podręcznik mojego dziadka
Dziadek był właśnie nauczycielem w seminarium nauczycielskim i kształcił nauczycieli. I tam był położony nacisk właśnie na wygląd nauczyciela. Jak ma zachowywać się, to oczywiście, tak? Ale jak musi być ubrany, czego nie powinien robić. Było też wiele czynników, które eliminowały z tego zawodu danego człowieka, Bogu ducha winnego, ale on był kimś. On był kimś. I znowu teraz autorytet. Jak kształcić nauczycieli? Może to tutaj też jest jakiś problem z dostępem do tego zawodu. Czy może za mało mówimy o tym przepięknym słowie nauczyciel? Może za mało uświadamiamy młodym ludziom, że to jest tak piękny zawód i warto poświęcić się, jeżeli na przykład nie mamy własnej rodziny, tak jak było przed wojną, tak? Pracy dla pokolenia, z dziećmi, dla kolejnych pokoleń. Bo to jest kształtowanie i serc, i umysłów. I znowu pani Bogno, dotknęła pani bardzo istotnego problemu. Bardzo istotnego. Kwestia kształcenia nauczycieli. To jest chyba kwestia bardzo kluczowa, bo to nie jest tylko wyposażenie nauczyciela chemii, fizyki, matematyki, historii w określony zasób z danej dziedziny. To jest właśnie przygotowanie go od tej strony, a znajomości psychologii młodego człowieka, psychologii rozwojowej, kwestii związanych z pedagogiką, z dydaktyką, z metodyką, bardzo szeroki zakres. I znowu powiem, za moich czasów, jak ja studiowałam, to na uczelni była specjalność nauczycielska. Specjalność nauczycielska i cały cykl studiów już temu był podporządkowany. Kiedy pani minister Hall wprowadziła właśnie taką pierwszą zmianę w podstawie programowej, gdzie powstały te bloki, tak, czyli przestano uczyć historii chronologicznie, łącząc ją ze społeczeństwem, tak, było takie przeskakiwanie, to dotknęło także przedmiotów ścisłych i wtedy katedry dydaktyki na wyższych uczelniach zostały zlikwidowane. No tak, a przecież tego uczono kiedyś w liceach, były licea pedagogiczne i wychodzili świetnie ukształtowani młodzi nauczyciele. I teraz kurs pedagogiczny, tak, i online, masz widziałam sobie takie poradzić. Więc znowu, jeśli z tym problemem sobie nie poradzimy, nie będzie tutaj. No i kwestia też doboru. Kwestia doboru, tak? Był taki czas, kiedy na te studia pedagogiczne można się było bez większych problemów dostać. I trafiali też do zawodu ludzie przypadkowi. A konsekwencje? Do konsekwencje dzisiaj są na lata. Konsekwencje są jako na lata. Społeczeństwa. Pani Tereso, minęła nam godzina. Nie wiadomo trudno kiedy. Trudno sobie wyobrazić, a moglibyśmy jeszcze tak długo. Nam czasu, tak, na poruszenie kilku kwestii, ale widzimy zagrożenia, jakie są przed rodzicami, przed dziećmi i przed społeczeństwem w bardzo wielu przestrzeniach, także w tych metafizycznych, gdzie młody człowiek nie potrafi sobie odpowiedzieć, po co żyje, dla kogo żyje i skąd się wziął. Dziękuję dlatego serdecznie. Tak bardzo są mu potrzebne lekcje religii. A więc apelujmy, przecież mamy tylu rodziców, nie dajmy sobie odebrać religii ze szkół, rozmawiajmy, twórzmy środowiska, które będą głośno na ten temat rozmawiać. Cieszę się, że ta sprawa także została poruszona podczas naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję, przypominając państwu, że naszym gościem w kawiarni, w cukierni u Chmielewskiego jest dzisiaj pani Teresa Misiuk. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o taką mądrą miłość rodzicielską i mądrą współpracę rodziców ze szkołą, z nauczycielami. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.